Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry For Honor. Jest to prawdopodobnie ostatni odcinek dotyczący kampanii rycerzy. Później będziemy przechodzić odpowiednio do kampanii wikingów i do kampanii samurajów. Dzisiaj prawdopodobnie zagramy assassinem. Ostatnio graliśmy rycerzem z halbardą, egzekutorem. Bardzo fajna postać, myślę, że dość silna. Podobna oczywiście tutaj do Raidera, czyli do Drengera chyba w polskim tłumaczeniu. Czyli do tego wikinga też z toporem dwuręcznym, ale fajna postać, najbardziej mi się oczywiście podoba to nabijanie na ten kolec, także fajnie to wyglądało, a dzisiaj będzie assassin, którym nie miałem oczywiście jeszcze przyjemności gry, postać, której nienawidzę na multiplayerze, bo ogólnie nie lubię kilku postaci i to jest jedna właśnie z nich, jest to po prostu podstępny assassin, chyba dlatego go nie lubię. Będziemy grali dalej na poziomie realistycznym i nie wiem jak mi pójdzie tutaj tą postacią, bo ona pewnie jest troszkę skomplikowana. Także zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie. It is the silent blade that keeps the peace. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick, people. They can win a fight before their enemy even knows they are there. Dancers of death. With dual blades for dancing partner. Tego ataku nienawidzę, jak ona kuje tym, kurde, to jest. Ale postać jest ciekawa. Może będziemy tutaj musieli się skradać troszeczkę i to będzie fajne. I to będzie fajne. Zobaczymy, jak tutaj nam się to potoczy. Nie ustawiam tutaj tych talentów, bo one się w zasadzie nie przydają. To jest kampania. To jest tylko kampania, która jest w zasadzie po to, żeby nam pokazać, o co chodzi w ogóle w grze, dlaczego ona powstała, kto tam sobie, jaki twórca sobie co wymyślił w głowie. Więc te talenty nie są tak mocno tutaj potrzebne. Ale może ninja. The warborn can be creative when they want to be. Wirujące ostrze. Raz, dwa i pyk. Niedługo, uwaga, słuchajcie, dostałem od mojej kobiety na walentynki pada. Więc będę trenował teraz tym padem. Jak już się nauczę, to będziemy grać padem. Może będzie fajniej, może będzie lepiej. Na pewno będzie fajniej, na pewno będzie lepiej. Tylko trzeba się nauczyć. Niektóre postacie nie mają domyślnej postawy. Aha! No dobra, ale ja i tak mam najtrudniejszy poziom. Kierunek gardy musi zostać po pewnym czasie zmieniony. Aha, dobrze, dobrze, już rozumiem. W pozycji neutralnej dopasuj blok do każdego ataku. Dobrze, mamy jednego gościa i teraz tak. Ten asasinek to jest kurczę asasinek. To mi się podoba. Musimy tutaj biec? Nie, ale tutaj mamy te oczko takie. Holden should never have sent those scouts ahead. You should have sent me first. Why didn't I say anything? Czekajcie, no coś mi tu nie odpowiada. Aha, dobra, już wszystko widzę. Już wszystko widzę. Biegniemy. Może ja zagram sobie tym asasinkiem na multi. So of course I obeyed. Łop! Czekajcie, bo tutaj trzeba właśnie. Czekajcie, bo to nie jest takie proste asasinem grać na trzech gości, nie? Jak zrobić ten atak taki kurcze? Czekajcie, o! Dobra, nie będziemy teraz robić zemsty, ale zastanawiam się, jak robić ten atak takie te dwa ostrza. Czekajcie, a z wyskoku? A, nie, ja ich nie pokonam tak łatwo, wiecie? Musimy się podleczyć lekko. Dawaj go. No, ogólnie nie zablokuję teraz tutaj ich ataków w ten sposób, tylko na farcie, szczerze mówiąc. No, bo teraz mogłem, ale nie zdążyłem, bo miałem tu przełamanie tej gardy. O, właśnie. Ale jeszcze nie to. O, ten atak. Dobra, chyba już wiem jak go się robi, ale teraz mi się nie udało, ale chyba już wiem jak się robi ten atak.
Tutaj mamy kolejny talent. Co to tam będzie? Światło wiary, czyli to bomba. O, dobra, to mi się podoba. Nice. These Vikings should be more vigilant. Ups. Teraz tak, tak i raz. Aj, czemu tylko raz? Dobrze. I tutaj co będzie? Nic. Tutaj to w ogóle powinna być ta znajdźka na stówę, a nie ma jej. No trudno. I mamy tutaj za dużo gości znowu. Bardzo dużo tych typów wszystkich jest. Dobra, nie, nie zabijajcie mnie, czekajcie. Ja się nie będę. Mam życie, mam. Musimy ich zrzucić do wody, to nie będzie takie proste. Fajne, ale chyba nie możemy wypychać, wiecie, tą postacią nikogo. Chyba, że jakoś tak. No, zleciał, dobrze. Właśnie, to mnie denerwowało w tej postaci, że ona jak mnie zrzucała, to w ogóle nie było widać, że ona zrzuca. O, czekajcie. Uwaga. To fajne. Nice. Dobrze, wiecie co? Dobrze, że tą kampanię będę przechodził całą, to się troszeczkę nauczę właśnie stylu walki moich przeciwników, czyli osób, które nienawidzę. Czemu tylko jeden w brzuch daje? Tego jeszcze nie wiem. Musiałbym po prostu przeczytać o tej postaci. O kurde. Dobra. To już się robi niebezpieczne. Dobra, i teraz coś takiego. No. Czemu tylko raz? Dobra, jestem bez tej. Ups. Nie ma sensu. Dobra. I tam mamy kolejny talent, którego nie będę brał, bo mamy te talenty, więc nie jest to potrzebne, jest mi to zbędne. I chyba na górę tutaj trzeba będzie skoczyć. Podoba mi się to, że jest język wikingów. Zrzucaj go. Rzucaj. O. No, ciebie też zrzucamy. Do widzenia, panie kolego. To jest właśnie assassin, słuchajcie. Po cichutku, szybko. I zrzucamy. Hej! Hej, ja barundiri. No, do widzenia. Dobra, teraz jeszcze raz. Nie mogę ich zrzucić, kurde, no. Niektórych się nie da za specjalnie. Chyba wszedł po drabinie, kurde, no. Dobra, gościu, to w takim razie załatwimy tą sprawę inaczej, jak nie chcesz. Taki jesteś, kurde, silny? Kozaka tu zgrywasz, że się ciebie nie da zabić? No to patrz na to. Ja też się zaraz kombosów nauczę, to mi tyle możesz zrobić koło pióra, co najwyżej. Czekajcie, musimy zrobić inaczej. Musimy to inaczej rozegrać. Kurde, rupuniki. Musimy go wziąć tutaj, słuchajcie, i zrzucać. No, okej, okay. O! Do widzenia, żebym ja tak nie zleciał przypadkiem. Nie wiem właśnie, czy można nawet, czy nie można. No chodź, gościu. Dobra, musimy cię inaczej w takim razie. Do widzenia. Nie wiem, czy ja dobrze biegnę, ale chyba tak, bo musimy tutaj na górę się dostać. Podoba mi się ten assassin, jest lepszy niż berserker. Czyli wikingowy assassin, skrytobójca. Taniec miecza. To nie zadziałało. Wiecie co? To trzeba zrobić troszkę inaczej. Nie chciałem ogólnie tego zrobić. Taniec miecza rób. Taniec miecza. Nie robię uników. Aż jesteś szybkim asasinem. Rób uniki, kurczę, proszę bardzo. Proszę bardzo robić uniki. Muszę ich zrzucić.
Znaczy to nie będzie dobrze wyglądało dla mnie. No, ruch, uniki, kurde, kobito. O! Nie wiem jak to rozwiązać, bo nie chcę podejść z kubańce. O, nie uleczyłem się, kurczę, myślałem, że się uleczyłem. Dobra, i teraz robimy tak. O, to było jakieś fajne użycie, nie wiem jak to zrobiłem do końca, trochę na farcie te combo było. No, skacz, chciałbym z wyskoku, nie wiem czemu nie robi tego. Nie wiem czemu, może nie ma taki, nie no, był wcześniej, zrobiłem taki atak z wyskoka, teraz coś tak się kurczę nie da. No trudno, trzeba może przy innej jakiejś okazji będzie spróbować, tutaj sobie o, możemy kliknąć. Jaustryku. W sumie nawet nie jest język wikingów, tylko pewnie jakiś finlandzki, albo norweski, albo coś w tym rodzaju. Dobra, i z wyskoku dawaj, no rób z wyskoku. Nie wiem czemu nie wchodzi taki kombo z wyskoku, może on nie ma. Trochę chyba za długo z nimi walczę, wiecie? Mogliby mi tutaj pokazać jakieś nowe techniki na tych wszystkich typków. Dobra, dawaj go już. Skończ z tym wikingiem. Gdybym tak cię do ogniska wrzucił. No i z góry jeszcze jakiś atak. No dobrze, i tutaj się nie da. Prawdopodobnie tutaj coś może jest schowane dla mnie. Jakiś tam kolejny talent, ale nie mogę wziąć, bo tylko dwa talenty mogę jak na razie. Trzeba wbić po prostu wyższy level. I mamy tutaj kolejnych wikingsersów. Jebuta! Widzicie? Też mamy swoje. Dobra, weźmy sobie ten atak, weźmy sobie tą kulkę. Tutaj mamy o. Do wzięcia. I had my pride to consider. No czekajcie, bo jest napisane, że jest lepsze wejście niż frontowe drzwi. No to rozumiem, że to nie są frontowe drzwi, bo tutaj będzie brama pewnie, nie? A może i nie. Aha, dobra, no to tutaj znowu ich troszkę się sporo zrobiło. Będziemy ich zrzucać. Dobra, ty gościu już powinieneś tam spaść na luzie. Ty rób uniki, 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 uniki i tego gościa szybko zrzucamy. Jeszcze raz. No to akurat jest proste. Dobra, wszyscy do piachu. W sumie to nie do piachu, nie wiem gdzie oni polecieli, raczej do wody. Uleczymy się na szybciutko, no bez tego leczenia byłoby ciężko. Sabotowanie przewagi, czekajcie. Tutaj jest ich już całkiem sporo. Nie ma gdzie ich zrzucić, nigdzie tutaj nie ma czegoś takiego. Ale możemy chyba tak zrobić, żeby się bić tylko z jednym naraz. O, tego nie wiem jak zrobiłem. Czemu tylko jeden ten cios w nich wchodzi? Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi.
Dobra, już jestem bez tarcy. I on mnie teraz może obalić. No dobra, to teraz już jest pewnie po mnie. Jeżeli się nie uleczę, to... Dobra, i my musimy tutaj zrobić jakiś sabotaż. Nie, dobra, to nie ma sensu. Nie, czekajcie. Uuu, to tak jak w serialu Vikings. Dziwny mam reakcję w ogóle. Tutaj jest zamknięte, proszę panów. I teraz tak. Szybkie leczonko i bomba. Najbardziej to mi się by przydało zemsta, tylko że oni też nie atakują i ciężko mi nabić zemstę jest. Bo nie mamy jak blokować, nie wiem do końca z której strony ich tutaj mogę blokować, nie? Dobra, odzyskamy. O, i teraz się udał ten skok. A widzicie, zły naciskałem atak, czyli mocny atak plus spacja, to będziemy mieli te nasze leczenie. No, czekaj. Dobra, tego tu już szybko rozłożymy, bo to jest zwykła ta babka. No i widzicie, ona wykonała, zaczynała wykonywać szybciej ten atak niż ja, a mimo wszystko to ja wygrałem. Uważam, że ona powinna wygrać tą bitwę. Dobra, robimy tutaj ten sabotażyk. Gdzie jedna osoba i wygra wojnę. No tak to jest właśnie z tymi skrytobójcami. Ciężko się gra bez tego, jak nie widać gardy. To w sumie nie ma sensu nawet taka gra, szczerze mówiąc. Bo to chodzi o to właśnie, żeby blokować te ciosy, a tak to nawet się nie da tego zablokować. No ale nie wiem, może będę lepszym graczem dzięki temu. Dobra. Kolejny sabotaż. Nie wiem co to jest, jakiś... I co teraz? Teraz na górę muszę wejść, nie wiem z której strony się tutaj wchodzi. Ale chyba tutaj coś było, co? Jakiś... O, jest drabinka. No, tego gościa już będzie ciężko zabić, ja w ogóle muszę się uleczyć, a ja coś tak trochę... Olałem te swoje życie. O nie! O nie! Nie więcej takich ataków, kurczę, rób. Arrive, qui pitta. Tam już się kurde jeszcze. Powrót. Kiepski, ciężki powrót, bardzo. Musiałem od początku wszystko, nie? Więc to jest troszkę przesada z tym poziomem trudności. Znaczy. W sumie to chyba lepiej grać na tym poprzednim po prostu, żeby aż tak nas nie cofało, chociaż tam nie wiem jak cofa, bo nie ginąłem ani razu, a tutaj jak giniemy to tak po prostu jeszcze raz trzeba to wszystko robić, no i jeżeli chcemy wszystkich zabić to nie ma to troszkę sensu, nie? Musimy tutaj tą windę już uruchomić, może tutaj jest jakiś checkpoint, nie wiem. Uleczymy się szybko i lecimy dalej.
Bardziej, że tutaj ciężko gardę im zbić. Czasami się daje, ale tak nie zawsze. I uciekają od krawędzi, tutaj zauważyłem. Chciałem kilka osób wypchnąć i wiecie co, nie szli do krawędzi, tylko w jakichś takich niektórych miejscach się da. I tutaj uruchomimy tą windę, która jest zablokowana i pewnie rozwalimy tą całą chatę. Bo właśnie tutaj chciałem ich pozrzucać i coś się nie dało. Ale brama otwarta chyba, co? Będzie. Winda poszła. I chata poszła. Jeden assassin, jedna osoba. Całkiem nieźle. Impressive. Don't encourage her. Tam kolejny mamy awans, który w sumie nic nie daje nam szczególnego później w grze multiplayer. Ciekawe, czy ta gra wejdzie do e-sportu. Zastanawiam się, czy tu się da coś zrobić z tym e-sportem. The Fortress of Svarngard, my goal. For too long, the true warriors among the Vikings had been held back by the chains of social bonds, of kin, of law. Now we would knock down their gate and return their world to its rightful order. No dobrze, słuchajcie, to będzie już ostateczna bitwa. Dzisiaj myślałem, że ogólnie ta misja piąta pójdzie nam troszkę szybciej, dlatego myślałem, że będzie można zrobić jeden odcinek, ale tak to niestety musimy zakończyć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, pamiętajcie, koniecznie łapka w górę, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale. Macie jakieś komentarze, chcecie, żeby coś tam było inaczej, to po prostu walczcie. Ja wszystkie te komentarze czytam i biorę pod uwagę, więc śmiało piszcie jakieś swoje uwagi. A dzisiaj to już wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Już po tej misji następnej 1.6 przechodzimy do Wikingów, także dopiero się zacznie fajnie robić. Później samuraje też myślę, że będą całkiem fajnie się prezentować, szoguni i tak dalej. Także zapraszam, dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.